W dzisiejszym gastrovlogu odwiedzimy nową knajpkę, której współwłaścicielem jest Que Bona Fide. Co w niej można zjeść, jak to jedzenie smakuje, jakie są tam ceny? Na wszystkie te pytania odpowiem w dzisiejszym filmie. Zapraszam do oglądania. Hej, witajcie, z tej strony Maciej, jest ze mną Sonia. My jesteśmy w Warszawie i idziemy do restauracji, która nazywa się Mr. Och. Mr. O i mieści się w budynku za nami, czyli w wieżyczce mostu Poniatowskiego. A współwłaścicielem tej restauracji jest Que Bona Fide. Que Bona Fide to jeden z najpopularniejszych polskich raperów w ostatnich latach. Znany jest ze swoich śmiałych poczynań na rynku wydawniczym, jak i ze zmieniającego się jak w kalejdoskopie wizerunku. Jakąś część zarobionych pieniędzy postanowił zainwestować w knajpkę połączoną z klubem na warszawskim Powiślu. Zobaczmy, co w niej można zjeść. Idę. 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 Jesteśmy już w środku. Troszkę trzeba było po schodkach wejść, także no, parę kalorii spaliliśmy, więc mogliśmy więcej zamówić. Wystrój lokalu w środku, według wielu, troszkę przypomina to, co można było zobaczyć w serialu Netflixa, tym polskim serialu Netflixa z zeszłego roku bodajże, w sensie z 2018 roku, 1983 się ten serial nazywał. I tam właśnie w tej wizji Warszawy było takie miejsce na taką wioskę wietnamską, Little Vietnam, czy tam Vietnam Town, nie wiem jak to nazwać, gdzie były różnego rodzaju knajpki. Część była taka mocno barowo-street foodowa, pełna neonów i kolorów, a część to były takie wietnamskie, eleganckie restauracje. No i tutaj myślę, że tak bardziej właśnie elegancko jest, mimo że te neony są z drugiej strony, są z zewnątrz budynku, także jest połączenie tych dwóch klimatów, ale wygląda bardzo ładnie i bardzo ciekawie. My już zamówienie złożyliśmy, będzie troszkę jedzenia, będą też koktajle, bo to miejsce słynie również z koktajli. Chcę słynąć z koktajli. Też taka dodatkowa informacja. Mr. O działa od początku listopada bodajże, także już parę miesięcy są tutaj na rynku, rozkręcają się powoli, no i zobaczymy, co to będzie. Menu to taki trochę azjatycki fusion, znany, nie wiem, z The Cool Cut na przykład, albo z Momofuku z Nowego Jorku, tylko oczywiście jak to tego typu rzeczy w autorskim wydaniu. Czekamy, zobaczymy, co to będzie. Nie wiem, czy to będzie słychać, być może tak, jak będziemy dzisiaj nagrywać tutaj, ale nad nami jeżdżą tramwaje, więc to jakiś czas jest taki dudniący dźwięk, taki trochę głuchy, ale jednak dość donośny. Ale nie jest to w żaden sposób jakoś, nie wiem, niekomfortowe. Nawet tak się fajnie czuję właśnie, no jak jest się w tych wielkich miastach, w tych wielkomiejskich aglomeracjach, to jest na zewnątrz głośno, są samochody, pociągi, tramwaje. I czasami jak taki tramwaj przejedzie, to nawet fajnego klimatu to nadaje. A my mamy drinki. Przyszły nasze koktajle. Ja mam drinka, który się nazywa Straight Out of Bangkok, a Maciek ma Captain Tsubasa. W ogóle nazwy drinków są takie, no, kreatywne. Ja mam drinka z tajską bazylią. O! Słyszycie? Jak zobaczyłam tajską bazylię, to stwierdziłam, że biorę, bo bardzo lubię tajską bazylię. A poza tym tu jest jeszcze gin, lotos, elderflower. A ty, Maciuś, masz z whisky, tamaryndowcem i miętą. Ładnie pachną i bardzo fajnie wyglądają. No to cheers! Ten drink jest przepyszny. Muszę się naprawdę powstrzymać, żeby go nie wypić ciurkiem. Czuć mocno tą tajską bazylię. I pięknie pachnie. Kwaśny, kwaśno-słodki. Dobrany idealnie do Sonixa. Drink Sonixa. U mnie jest zdecydowanie więcej słodyczy. Ta mięta jest w tle. Też jest troszkę kwaśnych smaków, ale jednak drink jest bardziej słodki niż kwaśny. Ale bardzo smaczny. Captain Tsubasa. Pięknie. Tak naprawdę rzadko się zdarza taka sytuacja, że odwiedzamy restaurację, której współwłaścicielem jest osoba znana, ale nie jest to osoba ze świata gastronomii, bo tak jak wiecie, my często odwiedzamy knajpy, nie wiem, Magdy Gessler, nie wiem, Wojciecha Modesta Amaro i tak dalej, które wy z chęcią oglądacie. A tu Que Bona, który od paru lat jest naprawdę bardzo popularny. Tworzy się Que Bona, nie byłam jakoś super zapoznana. Bardziej to są Maćka klimaty, ja słucham trochę innej muzyki. Ale ciekawostka jest taka, że kiedyś dostaliśmy płytę Que Bona, egzotykę. Mamy ją w samochodzie i nie wiem, czy kojarzycie ten odcinek How I Met Your Mother, jak oni zawsze śpiewali tą jedną piosenkę w samochodzie. To u nas jest tak, że u nas cały czas leci płyta Que Bona, bo to jest jedyna płyta, którą mamy w aucie. I jeżeli już nam się znudzi radio, to cały czas leci Que Bona, więc znam tą płytę na pamięć, bardzo ją lubię i zawsze nam towarzyszy w podróży.
mamy już nasze skromne zamówienie. Porcje są takie właśnie idealne do dzielenia się, żeby zamówić po 3, po 4 na parę na przykład. I mamy tutaj kurczak Mr. O, kurczak panierowany w jakimś sosie z sezamem i z ziołami. Zobaczymy, co to będzie. Są wontony z krewetką i kurczakiem i do nich jest jeszcze sos pomarańczowy, czyli bierzemy wontona i maczamy w tym sosie. Tak to widzę. Tutaj są arancini z kimchi i z shiitake. Arancini to nie są, to nie jest jakiś azjatycki specjał, tylko to jest specjał z Sycylii, ryż plus inne składniki panierowane, smażone na głębokim tłuszczu. No i tutaj ostatnia rzecz to tatar. Tatar z ostrygami, angosturą kiwi i żółtkiem smażonym w panko. Rzecz chyba najbardziej polecana, jeśli chodzi o tę restaurację, zarówno jeśli chodzi o osoby, które tutaj już były, jak i o obsługę. Od czego zaczynamy? Od pierożków. Dobrze. Pierożki wyglądają bardzo fajnie. Pachną bardzo dobrze. To czy w sosie? No i zobaczymy. Bardzo smaczne, bardzo przyjemne. Fajny jest ten krewetkowo-kurczakowy farsz. Czuć teksturę krewetki, także super. No i ten sos pomarańczowy bardzo pasuje do tych wontonów. Troszkę żałuję, że tak delikatnie załączyłem tego wontona. Myślę, że śmiało można tym sosem oblać je, bo on naprawdę dodaje mnóstwo smaku. Wontony na plus. Pierwsze danie na plus. Zobaczmy kurczaka. Jak wiecie, ja lubię smażonego i panierowanego kurczaka. Ten wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Mięso soczyste, panierka lekko chrupie, a ten sos, no to jest za sos. Jest w nim trochę imbiru, jest to sos na bazie pomidorów na pewno, ale jest taki kwaskowy, który jest dodatek sezamu. Myślę, że warto sobie to zamówić do drinka właśnie, do podziału. Idealna rzecz. Dużo imbiru, bardzo dużo imbiru w tym sosie. Próbujemy arancini. Jeszcze było jedno do wyboru, nie? Są trzy w ogóle arancini. To jest kimchi i shiitake. Na słono jeszcze z arancini z masalą, czyli podejrzewam, że w takich indyjskich klimatach bardziej. Oraz jest arancini na słodko, pandanowe, z różową czekoladą i air koniakiem. To wygląda bardzo fajnie. Wezmę to w ręce. O, z jakimś takim sosem, który przypomina wizualnie sos sriracha mayo. Ale zobaczymy, co to będzie. Farsz w oryginalnym sycylijskim arancini jest z ryżu, jest z ragu, z mozzarelli czy groszku. No tutaj te składniki są inne, ale jest to wszystko zwarte i bardzo, bardzo smaczne. To jest już taka typowa przekąska. Jeśli jesteście w okolicy, chcecie wpaść na drinka lub, nie wiem, jakieś piwko i zjeść coś małego do tego, no to arancini będzie dla was najlepszą opcją, bo jest to rzecz najtańsza w karcie, kosztuje 12 zł, a przy tym wydaje mi się, że dwie takie kulki będą sycące. Czas na tatar. Czas na tatar, czyli specjalność zakładu, można powiedzieć. Wygląda ciekawie. Na dole widać kiwi. Nie wiem, na ile to widać w obiektywie, bo jest dość ciemno, ale jest wołowina, a pod wołowiną jest kiwi. A tu jest to żółtko w panko. Ciekawa rzecz. O, żółtko się pięknie rozpłynęło. Łączenie dobrej wołowiny ze słodkim kiwi. No to jest coś zaskakującego chyba najbardziej z całego menu. No bo nigdy w życiu nie spotkałem się z tatarem przyrządzonym w ten sposób. Jestem fanem generalnie tatara, takiego tatara w klasycznym wydaniu, ale ten też mi bardzo smakuje. Coś innego, coś nowego. Także jak jesteście fanem tatarów, to warto tutaj wpaść, żeby spróbować czegoś innego, czegoś nowego. Czy wam posmakuje, no to się okaże, ale na pewno będzie to coś innego niż zawsze. Jeśli chodzi o tego tatara, to tak jeszcze dopowiem z offu, bo mocno skupiłem się na tym kiwi, a zapomniałem o ostrygach i okazuje się, że w tym tatarze te ostrygi występują w formie marynaty. To jest właśnie marynata z ostrych i angostury, która nadaje mięsu bardzo ciekawy posmak. Jesteśmy już po testowaniu wszystkich dań. Wszystkie było bardzo smaczne. Mi najbardziej chyba smakowało arancini. Pierwszy raz jadłam w ogóle, więc dla mnie to było nowe doznanie. Bardzo, bardzo smaczne. Myślę, że to jest taka idealna przystawka, idealna przekąska, żeby sobie każdy taką kuleczkę zjadł przed na przykład daniem głównym. No a tak to wszystko myślę bardzo dobre, takie właśnie ciekawe dania, super, że są do podziału. W ogóle ta knajpa jest taka właśnie idealna na właśnie na wieczór ze znajomymi, z przyjaciółmi, żeby sobie przyjść i na jedzenie, i na drinka. Ja bardzo lubię takie miejsca. Do nas często przyjeżdżają goście, więc ja zawsze odhaczam takie miejsca i zapisuję je sobie, żeby wiadomo było, gdzie przyjść z przyjaciółmi. I myślę, że to jest kolejne takie miejsce na mapie Warszawy, które ma klimat, do którego właśnie można wieczorem przyjść, dobrze zjeść, a przy tym wypić jakiś dobry koktajl. Mi również chyba najbardziej smakowała arancini. Super przekąska. A na drugim miejscu postawiłbym chyba kurczaka. Po pierwsze, smażony kurczak uwielbiam. Po drugie, ten sos mi coś przypomniał, taki słodko-kwaśny sos, który przy okazji był jeszcze mocno imbirowy,
i dość ostry. Było to takie danie może mało wykwintne, może mało zaskakujące, ale bardzo smaczne. Po prostu czerpałem przyjemność z wcinania jego. Tatar jako ciekawostka, te wontony spoko, fajnie do podziału. Jak jesteście w piątkę, zamówcie cały talerz i zjedzcie po jednym. No i co? No i drineczki. Drineczki są tutaj super. Tak tam pierwszy smakował, że zamówiliśmy jeszcze po jednym. I ja mam tutaj, to jest chyba Chinese Diplomat. Tak, chyba tak. Jest to drink na bazie ciemnego rumu z pandanem i czymś, co się nazywa Five Spice, czyli z pięcioma przyprawami. A u Sony jest... A pokaż, bo tu masz tam takiego fajnego raczka czy krowa. Raczka, on jest chyba niejadalny, raczej jest to chyba ozdoba. No i muszę przyznać, że te drugie drinki były mniej udane niż pierwsze. Przynajmniej były mniej w naszym guście. Także bardziej skłaniamy się oboje bardziej do tych dwóch pierwszych drinków, które zamówiliśmy. One były świetne. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zamówili deserku. Zawsze zamawiamy deserki, w sumie jak robimy film o jednej restauracji, żebyście jak najwięcej takiej knajpki poznali. I tutaj w menu są dwa desery, no i zamówiliśmy oba. Po pierwsze jest sernik. Sernik z maczą, białą czekoladą i yuzu, posypany wiórkami kokosowymi. A z kolei tutaj kolejne arancini, już o nim wspominałem, jest to arancini na słodko z pandanem, czyli to jest taka azjatycka wanilia koloru zielonego, oraz z różową czekoladą i ajer koniakiem, posypane złotem jadalnym. Zaczniemy od arancini. Nie wiem, czy łyżką, czy widelcem. Jest ta różowa czekolada tak ukryta tutaj. Pachnie ryżem, bardzo mocno, intensywny taki zapach ryżu. Ma to taki delikatny pandanowy smak, właśnie delikatnie waniliowy. Choć myślę, że gdyby nie ten dodatek różowej czekolady, to by było dość mdłe, ale z różową czekoladą jest już smaczniejsze. Dodatkowo jest ta polewa z ajer koniaku. Całkiem smaczne, gorące. Nie jest to deser mojego życia, ale kolejna ciekawostka, której można i myślę, że warto spróbować. Sprawdzimy ten sernik. Może ten sernik będzie wart powrotu na niego, bo myślę, że raz jadę te arancini i wystarczy. Dość gruby spód, no i reszta taka w stylu sernika nowojorskiego, no tylko, że z wyraźnym dodatkiem maczy. Dobry. To jest bardzo smaczny sernik. Mocno czuć maczę. Taka pianka, trochę wyglądała jak bita śmietana, to jest właśnie pianka z yuzu. I fajnie się to ze sobą łączy, ale też wiem, dlaczego jest to podane osobno, bo myślę, że nie każdemu ta intensywność, kwaskowość yuzu będzie odpowiadać, bo to jest bardzo kwaśne, wręcz wykręcające twarz. Ale sam sernik, pychota. Jak zjadłem trochę więcej tego arancini, to poczułem, że coś jest w tym deserze jak najbardziej, ale sernik zdecydowanie przebija arancini. Dla fanów maczy pozycja obowiązkowa, bardzo wyrazisty smak maczy, także ja jestem w silnym niebie, bo uwielbiam. Pojedzone, wracamy do domu, tam sobie wszystko podsumujemy i powiemy też, ile to wszystko kosztowało i ile z osobna kosztowało każde zdanie. Wracamy. Ogólne wrażenia z wizyty w Mister O mam bardzo pozytywne. Było naprawdę fajnie, miło spędziliśmy czas, wypiliśmy w większości smaczne drinki i zjedliśmy w większości smaczne dania, którymi fajnie się też dzieliło. Także pod tym względem super. Aczkolwiek tutaj chciałbym przygasić swój hurra optymizm. To nie jest restauracja w stylu, którego wcześniej w Warszawie by nie było. Jest dużo podobnych miejsc, w której łączy się picie drinków z jedzeniem mniejszych porcji lub większych porcji. No to już pod tym względem bywa różnie. Warto, myślę, to miejsce odwiedzić, zwłaszcza jeśli lubi się pić drinki i zajadać różnymi pysznościami, jeśli się jest ciekawską osobą i lubi się poznawać nowe smaki. Sama knajpka jakoś za mocno nie nawiązuje do twórczości Kłe Bonafide, także jeśli jesteście psychofanami tego artysty, to w zasadzie nic takiego konkretnego związanego z nim samym tam nie znajdziecie. Przynajmniej w tej części restauracyjnej, no bo jeszcze jest ta część klubowa, w której nie byliśmy. Wydaje mi się jednak, że jak najbardziej ta knajpka pasuje do wizerunku, jaki ma Kłe Bonafide, bo jest trochę szalona, jest dużo jakiejś kuchni azjatyckiej, ale zmieszanej z innymi kuchniami, także tutaj od razu nasuwają się skojarzenia z egzotyką. To też nie jest totalnie od czapy, nie ma jakby może jakichś nawiązań do twórczości, ale to wszystko ze sobą jak najbardziej pasuje. Za menu nie odpowiada oczywiście Kłe Bonafide, tylko odpowiada Luisa Trisno. Jest to szefowa kuchni, która już kilka projektów w Warszawie
Warszawie, właśnie w takim azjatyckim stylu, z taką azjatycką kuchnią fusion miała w Warszawie. Były to projekty śmiałe, aczkolwiek różnie było z ich powodzeniem. Mam nadzieję, że w tym przypadku będzie inaczej, bo potencjał widzę, miejsce mi się podoba, z chęcią bym tam wrócił, choć też bym oczekiwał, żeby te dania się zmieniały, żeby pojawiały się nowości, żeby może udało się w tym miejscu wypracować jakieś takie kultowe potrawy, które będą kojarzone właśnie tylko i wyłącznie z Mister O. Jeśli starczy zapału, jeśli starczy kreatywności, to pewnie tak będzie. No ale szybciutko przechodzę do cen. Łącznie zapłaciliśmy 242 zł, tutaj mam rachunek. Drinki w Mister O kosztują podobnie jak w innych tego typu miejscach w Warszawie, czyli między 25 a 30 zł. Straight Outta Bangkok kosztował 28 zł, Captain Tsubasa 27 zł, Chinese Diplomat 31 zł, tam było chyba najwięcej alkoholu, a Fizzy Fizzy Bling Bling 29 zł. Jeśli chodzi o jedzenie, to najtańsze były arancini z shiitake kimchi, to już mówiłem, 12 zł, wontony po 25 zł, kurczak Mister O 24 zł, tatar z ostrygami 33 zł, no i desery pandanowe arancini po złotych 17 i sernik matcha po złotych 16. Nie powiedziałbym, że jest tanio, nie powiedziałbym, że jest jakoś wybitnie drogo jak na Warszawę, raczej taki warszawski standard, jeśli chodzi właśnie o takie modne koktajl bary z modnym jedzeniem ze świata. Za osobę współwłaściciela tutaj nie dopłacamy, jak w niektórych projektach chwalących się tym, że są własnością jakiegoś celebryty. Choć tutaj nie można powiedzieć, żeby czy Quebonafide się jakoś bardzo chwalił tym, że ma knajpkę, czy sama knajpka też jakoś za bardzo tego wizerunku Quebonafide nie wykorzystuje. Śmiało polecam, miejcie na uwadze jednak to, że to nie jest jedyne miejsce w tym stylu w Warszawie i myślę, jeśli lubicie tego typu klimaty, to warto poznać je wszystkie, albo przynajmniej część z nich. Dajcie znać w komentarzach, jakie inne knajpki powinienem odwiedzić, czy w Warszawie, czy w innych polskich miastach, czy za granicą nawet. No, nie ograniczajmy się, tylko pamiętajcie, że jak już dacie mi jakiś pomysł, jakąś propozycję, to zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić momentu, kiedy go zrealizuję. Zostawcie też łapkę w górę, jeśli podobał Wam się ten film. A na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.